Twoja telewizja. Mazowsze TV. Januszku Sociński to wielki Polak, mistrz olimpijski, rekordzista świata, wielki patriota, związany z gminą Ożarów Mazowiecki, położoną na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, związany z tym terenem, bo jego miejsce spoczynku jest w pobliskiej Puszczy Kampinoskiej. Czcimy jego pamięć, a jednocześnie jest to oferta dla biegaczy z naszego powiatu, z Warszawy i z okolic, którzy po raz ósmy uczestniczyli dziś w tym biegu. Są dwie rzeczy, które wyróżniają naszą imprezę. Pierwsza z nich to jest moc Janusza Kosocińskiego. Postać niesamowita. Jest to wybitny sportowiec, ale jednocześnie patriota. To jest osoba, którą postawy Kosocińskiego warto pokazywać następnym pokoleniom. No i ta trasa. Nasza trasa jest jedną z najbardziej płaskich tras półmaratońskich w Polsce. Jest bardzo szybka. Jeżeli są odpowiednie warunki pogodowe, chociażby takie jak w edycji numer 7, to bardzo łatwo można zrobić tutaj swoje rekordy życiowe. Ósmy półmaraton imienia Janusza Kosocińskiego ma swoją tradycję, ma swoją siłę przyciągania. Mamy wielu zawodników, którzy biegają z roku na rok, wybierają tą trasę, wybierają właśnie, bo jest łatwa, bo jest z zachodu na wschód. No w tym roku bardzo ciepło oczywiście, to pod tym znakiem i myślę, że dlatego przejdzie ten półmaraton do historii. W dniu dzisiejszym aura troszeczkę spłatała nam figla in minus, ponieważ taka pogoda nie zachęca do tego, ażeby narzucać zbyt mocne tempo, ale widzimy zawodników, którzy dzielnie przybiegają na metę i no to jest taki temat, na który nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na pogodę, nie mamy wpływu na temperaturę, w związku z tym wszyscy dzielnie walczą z trudami tej trasy. O, jestem bardzo zadowolony ze swojego wyniku, biorąc pod uwagę takie warunki. A ci czterej panowie, którzy byli przede mną, no pobiegli rewelacyjnie. Ja tylko mogłem popatrzeć z daleka i z tyłu, jak odchodzą. Ścigali się od początku, tak więc nie miałem z nimi szans. Ale swoim tempem udało się dobiec na piątej pozycji. Jestem z siebie bardzo zadowolony. Super bieg, super organizacja, super ciepło, super dużo wody. Mogłoby być więcej, ale było spoko. Wszyscy żeśmy ukończyli, czekamy na resztę naszych z rozbieganego Nowego Dworu. Organizacja super. Powiat warszawski, zachodni, stanął na wysokości zadania. Super bieg, 500 półmaratończyków, więc dla nas super.
biorę udział po raz ósmy w półmaratonie. Jak zawsze rewelacyjnie, wszystko dopięte na ostatni guzik. Mamy szczęście takie, że raz pogoda, raz deszcz. W tym roku jest piękna pogoda, słoneczna, warunki dla wszystkich takie same, a więc cudownie. Akurat po ultramaratonie ten bieg pokazał swoje słabości i niesłabości, tak? Ultramaraton był naprawdę ciężkim biegiem, tutaj troszeczkę lżej, ale patelnia, gorąco, strasznie gorąco było. Jednak organizatorzy sprawili się pod dużym plusem punktów nawadniania, chociaż mogło być więcej, tak? Ale było fajnie, fajnie i na pewno za rok tu się jeszcze raz wrócimy z całą ekipą rozbiegany Nowy Dwór. Na pewno powiat warszawski zachodni ma dobre warunki do organizacji tego typu biegów. Włączają się w ten bieg, w ten półmaraton zarówno powiat, jak i gminy z naszego powiatu. Organizacyjnie to nam ułatwia wiele spraw. Poza tym otoczenie, bliskość i wielu ludzi, społeczników, wolontariuszy, pasjonatów biegania to sprawia, że ta impreza ma duże powodzenie. Powiat warszawski zachodni, jak jest i gminy, promują się na sporcie, na kulturze, na tym, że mają wspaniałych mieszkańców, że tutaj żyli wspaniali ludzie i myślę, że to bardzo fajny pomysł i fajna forma promocji samorządu. W roku kalendarzowym w Polsce organizowanych jest około 5000 imprez biegowych, z czego 80% to biegi współorganizowane bądź organizowane przez samorządy. Jest to wspaniały, dobry kierunek, ponieważ jest to promocja zdrowia, biegania i jednocześnie promocja regionu. I tutaj to się wszystko dzieje. Powiat warszawski zachodni plus gminy partnerskie. To jest ta współpraca, na którą liczymy i za nią dziękujemy. No cóż mogę powiedzieć? Rób to zdrowie. Każdy kilometr pokonany to jest ogromna radość z pokonanego dystansu, także zapraszam wszystkich na zabawy biegowe. No i proszę się nie bać, każdy dystans jest do pokonania. Warto biegać, warto przełamywać siebie, warto pokonywać swoje słabości. Myślę, że temu właśnie służy półmaraton. Coraz więcej ludzi wybiera tą formę spędzania wolnego czasu, dbania o własne ciało, dobrze się odżywia, biega, uprawia sport, ale też i chodzi. Także to jest bardzo ważne i do tego zachęcamy. We'll be right back.
powiat warszawski zachodni od lat wspiera imprezy sportowe, imprezy biegowe, ale nie tylko, różne formy aktywności. To jest część naszej działalności, na którą zwracamy szczególną uwagę. Jeśli chodzi o organizację tej imprezy, o strukturę organizacyjną całego wydarzenia, mogę powiedzieć, że ta cała półroczna praca przyniosła duży efekt, ponieważ wzrosła frekwencja, mamy stałych fanów tego biegu, przybywa nowych, w związku z tym trasa Błonie Błożęcin Duży będzie zapełniać się biegaczami w kolejnych edycjach. Bieg to duże wyzwanie organizacyjne. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wspierali nas w organizacji tego biegu. To są wolontariusze, to są społecznicy, to są ludzie kochający sport. Chciałem w szczególny sposób podziękować panu Radosławowi Karpińskiemu, dyrektorowi tego biegu, bo cały ciężar organizacyjny tego biegu spoczywał na nim. My go wspieraliśmy, ale tak jak mówię, on był głównym odpowiedzialnym za ten bieg. Nie sposób wymienić wszystkich partnerów, przyjaciół biegu, którzy dołożyli swoją pozytywną cegiełkę do tego, aby ta impreza mogła się odbyć. W związku z tym tych partnerów, tych przyjaciół było bardzo dużo. To są nowi, ci nowi, którzy dołączyli w tej edycji, ale również ci starzy, na których mogliśmy liczyć od pierwszej edycji. Zatem jeszcze raz wielkie, serdeczne dzięki dla grona partnerów, sponsorów, wolontariuszy, dla służb powiatowych, dla służb medycznych. Tutaj mogliśmy liczyć na to wsparcie, które co roku nam dają i za to wielkie, wielkie brawa i podziękowania. Przygotowania do następnego półmaratonu rozpoczną się już niebawem, już teraz mogę zaprosić pod koniec sierpnia 2019 na 9. edycję półmaratonu imienia Janusza Kusocińskiego. Twoja telewizja. Mazowsze TV.